Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, tylko dajcie nam koniecznie znać, czy wszystko dobrze widać i czy jesteśmy tutaj słyszalne, czy słyszycie nas, czy możemy zaczynać. Wszystko, ok, super, czyli możemy sobie już zaczynać. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego spotkania, na początek oczywiście kwestie organizacyjne. Do naszej komunikacji służyć będzie właśnie ten czat, na którym tutaj już dwie osoby do nas napisały, więc zachęcam Was do tego, żebyście pisali na czacie, dzielili się swoją historią, zadawali pytania. Przyjmujemy taką zasadę, że nie ma głupich pytań, wszystkie pytania chętnie odpowiemy, także nie bójcie się też zadawać tych pytań. Jeżeli cokolwiek Was interesuje, nurtuje, to wykorzystajcie dzisiaj ten webinar, żeby te wszystkie pytania oczywiście zadać. Nasz webinar jest też nagrywany, więc będzie dostępny później na naszej stronie internetowej www.futurecollars.com w zakładce wydarzenia, ale również otrzymacie go na maila, także będziecie mieli możliwość również sobie to później obejrzeć, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Moi drodzy, jeszcze proszę napiszcie na czacie, czy jesteście już pewni, sprecyzowani, że ta ścieżka Business Intelligence to jest ścieżka dla Was? Czy dopiero jeszcze szukacie tej swojej ścieżki, rozeznajecie się dopiero, co to jest za kierunek, jaki kierunek w IT wybrać? To też dajcie znać, będziemy od razu wiedzieli, kto jest po drugiej stronie. Słuchajcie, ja Was bardzo serdecznie dzisiaj witam na naszym webinarze pod tytułem Odkryj nieskończone możliwości analizy danych dzięki Business Intelligence. Tak jak sama nazwa wskazuje, oczywiście będziemy dzisiaj o tym Business Intelligence rozmawiać, co to jest, bo brzmi tak bardzo, myślę, że dla wielu osób nieznane, brzmi bardzo dziwnie, może nie do końca jest to znany temat dla wielu osób, dlatego dzisiaj sobie ten temat przybliżymy i o tym właśnie porozmawiamy. A na początek tylko ja się jeszcze przedstawię, ja oczywiście jestem prowadzącą nasze dzisiejsze spotkanie i reprezentuję organizatora, czyli Future Collars. I jeszcze pokrótce Wam też powiem, czym jest Future Collars. Jest to szkoła programowania online i kompetencji cyfrowych. No i w naszej szkole macie właśnie takie kursy, jak właśnie nasz kurs Business Intelligence. Mamy też kursy programistyczne, też kursy skramowe, w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierzecie. Myślę, że każdy coś tutaj wśród tych kursów dla siebie znajdzie. I nasze kursy są to kursy online, więc całość odbywa się 100% zdalnie. Natomiast nie jest to typowy kurs online, tylko jest to kurs online pod okiem doświadczonych mentorów i mentorek, także macie w czasie takiego kursu wsparcie właśnie mentorów w nauce i dwa razy w tygodniu uczycie się pod okiem mentorów na zajęciach grupowych, po półtorej godziny uczycie się jakby online, a oprócz tego macie również konsultacje indywidualne, czyli macie możliwość skonsultować się z mentorem czy z mentorką, umówić na taką indywidualną rozmowę, spotkanie po to, żeby właśnie przegadać jakieś tematy. Jeżeli coś było niejasne na zajęciach dla Was, potrzebujecie jakiejś konsultacji, wytłumaczenia jakiegoś zagadnienia, to macie mentora do swojej dyspozycji. Również w ramach kursów naszych macie kurs języka angielskiego w IT, więc też słownictwo technologiczne przyswajacie w ramach tego kursu, no ponieważ ten język angielski w IT jest ważny, więc też chcemy, żebyście mieli cały pakiet umiejętności potrzebnych do tego, żeby wejść do tego świata IT i rozpocząć tą swoją pracę. No i również na koniec, po zakończeniu kursu, też nie zostajecie sami, tylko macie wsparcie w rekrutacji w postaci dwóch warsztatów. Warsztatów tworzenia CV i profilu na LinkedInie oraz warsztatu efektywnego poszukiwania pracy, więc też uczycie się jak i gdzie szukać tej pracy, żeby to było jak najbardziej efektywne, żebyście jak najszybciej tą pierwszą swoją pracę znaleźli. A moim gościem dzisiaj jest Joanna Hryniewicz, czyli jedna właśnie z naszych mentorek kursu BI-a, Business Intelligence, i Asia prowadzi zarówno te lekcje na żywo, o których Wam tutaj wspominałam, jak i konsultacje jeden na jeden. Asiu, czy mogłabyś się przedstawić dla tych, którzy Cię nie znają? Tak, cześć wszystkim. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym webinarze i Wam co nieco opowiedzieć o świecie BI. Obecnie pracuję jako specjalista Power BI, byłam też deweloperem, wcześniej analitykiem biznesowym, no i od zeszłego roku szczęśliwą mentorką jestem tutaj na platformie Future Collars. Od lat pasjonuję się pracą z danymi, gdzieś lubię się zagłębiać w te meandry informacji danych, a prywatnie jestem kociarą, nie może być inaczej, bo pochodzę ze Szczecina, gdzie nie wiem, czy wiecie, obecnie największą atrakcją jest kot Gacek. Dokładnie, Asiu, my się bardzo cieszymy, że dzisiaj z nami jesteś, że przyjęłaś zaproszenie, bo też jesteś jedyną mentorką, kobietą, prawda, na tym kursie, jeżeli chodzi o Business Intelligence, więc też się bardzo cieszę, że jesteś z nami i pracujesz z nami właśnie przy tym kursie. Nasze spotkanie jest właśnie po to, żeby Wam troszeczkę przybliżyć ten temat, wprowadzić Was właśnie w ten Business Intelligence, no ale również po to, żebyście Wy mogli, Asi, zadawać pytania. Także pamiętajcie o tym i jeżeli cokolwiek Was nurtuje, macie jakieś wątpliwości co do nauki BI-a, czy warto w ogóle się tego uczyć, to
śmiało zadawajcie pytania na czacie. Więc na początek ja kilka pytań tutaj Asi wprowadzających zadam, a potem będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania właśnie z czatu, także śmiało piszcie. Myślę, że wprowadzimy tutaj Was od samego początku, bo widziałam, że sporo osób napisało na czacie, że dopiero szuka, że się rozeznaje, że czy to jest ten kierunek, więc może byśmy zaczęli właśnie od samego początku. Czyli Asiu, jakbyś mogła przybliżyć nam temat i powiedzieć, czym dokładnie jest ten business intelligence. Jasne. Zanim wytłumaczę ten termin, to wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy został on użyty w publikacji naukowej przez pracownika IBM-u w 1958 roku. Także teoretycznie sformułowanie stare jak świat, ale tak naprawdę dynamicznie rozwija się w ostatnich latach wraz z postępem informatyzacji tak i dynamicznym rozwojem różnych narzędzi. Business Intelligence albo też analityka biznesowa, w skrócie BI, to jest taki całościowy proces, gdzie dane dostępne w organizacjach przekształcamy w informacje i te informacje w użyteczną wiedzę. O co chodzi, że w użyteczną wiedzę? Chcemy naszym partnerom biznesowym umożliwić podejmowanie szybkich, skutecznych decyzji. Tak? Mówi się, że informacja właśnie to potęga, kto ma informacje, ten wygrywa. No i tutaj właśnie staramy się, żeby dostarczyć te potrzebne dane, dzięki którym można podejmować lepsze decyzje biznesowe właśnie naszym klientom, zarówno zewnętrznym, wewnętrznym, w zależności tutaj w jakich okolicznościach pracujemy. No i też dopowiem, że gdzieś tam w świecie IT krąży takie credo, BI or die. Okej, okay. Ale to powiedz proszę, że, bo tutaj powiedziałeś, że przekształcacie te dane, prawda, w jakąś użyteczność dla biznesu. W jaki sposób przekształcamy te dane? Jak to dokładnie wygląda? Na czym polega ta praca? Jasne. No to jakby jesteśmy częścią większego zespołu, gdzieś też współpracujemy z IT, ale z drugiej strony odciążamy IT jako zespoły. I tutaj chodzi o to, że dane, którymi dysponuje organizacja, mogą pochodzić z wielu zróżnicowanych źródeł, zarówno ustrukturyzowanych, jakieś konkretne bazy danych, jak i nieustrukturyzowanych, tak? Jakieś pliki płaskie, Excel, CSV, nie wiem, informacje pozyskiwane od klienta z zewnątrz, tak? Gdzieś zapisywane na serwerze, gdzieś jakieś dane po prostu spływające, tak? W taki sposób, że trzeba je w pewien sposób przetransformować, tak? Doprowadzić do takiej postaci, że możemy je dalej użyć w naszych raportach, tak i przedstawiać w postaci wizualizacji w sposób zrozumiały dla użytkownika, tak? Bo narzędzia BI są zaawansowane technologicznie, owszem, ale z drugiej strony właśnie dla użytkowników końcowych mają być jak najprostsze, tak? Jak najbardziej zrozumiałe. No i przekształcamy te dane, tak? Jakby wyciągamy z nich jak najwięcej, no bo wiadomo, tak, niska jakość danych, no to wysokie koszty dla organizacji. Dlatego warto jest zainwestować właśnie w takie narzędzia. Jest to na pewno lepsza inwestycja, tak, niż takie podejmowanie ryzyka i gdzieś obciążanie analityków czy użytkowników czy ze strony biznesu, tak, koniecznością czasochłonnego, tak, przekształcania tych plików, tak, zanim po prostu wyciągną z tego jakieś informacje, no to zazwyczaj trwa bardzo długo. Czyli także przygotowujemy raporty, rozumiem, dla biznesu, tak, dla klienta wewnętrznego, zewnętrznego, o którym wspomniałaś. A w czym przygotowujemy te raporty? Jakich narzędzi używamy tutaj? To ja powiem na podstawie Power BI-a, bo właśnie temu narzędziu jest poświęcony nasz kurs Business Intelligence. Więc jakby Power BI to jest cała usługa. Natomiast raporty przygotowujemy w programie, który się nazywa Power BI Desktop. Publikujemy później te raporty w usłudze Power BI. Możemy też przygotowywać tak zwane raporty stronnicowe, takie dedykowane pod jakieś wydrukowanie, tak, dla użytkownika. Na poziomie raportu też możemy umożliwić użytkownikom pobranie, wyeksportowanie tych danych do Excela, żeby sobie mogli z nimi dalej pracować w dalszym ciągu, w zależności od potrzeb. No i jeszcze jest Power BI Mobile, czyli dla pracowników terenowych, tak, jest możliwość, aby na urządzeniu przenośnym, telefon komórkowy czy tablet, żeby sobie te raporty również wyświetlać. Mhm. Czyli głównie tutaj używamy Power BI po prostu do tej pracy, tak? Tak jest. No Power BI to jest narzędzie Microsoftu i to jest dominator na rynku narzędzi Business Intelligence od 15 lat.
Także znaczy od 15 lat Microsoft dominuje, a Power BI w zasadzie od początku, jak tylko został wprowadzony na rynek. Jest duża społeczność, jest wiele materiałów, informacji. Dużą przewagą jest też to, że jest to część platformy Power Platform. Także oprócz tego Microsoft coraz bardziej integruje to narzędzie z standardowymi usługami office'owymi, tak? Czyli z Excelem, z Teamsami, z PowerPointem. Tak? To już nie są czasy, gdzie na sztywno przeklejamy tak w postaci obrazu przygotowane przez nas wykresy, tylko możemy mieć takie połączenie na żywo z naszym raportem i podczas spotkania przykładowo móc filtrować nasze dane, przedstawiać, tak? W zależności od pojawiających się na spotkaniu pytań. Super. Ja rozumiem, że ten Power BI to jest narzędzie, które poznajemy również na kursie u nas. Jak najbardziej, od samego początku. Pierwszy moduł to są podstawy pracy właśnie z Power BI Desktop. Także uczymy się obsługi tego narzędzia, poznajemy tak cały interfejs. Później zaczynamy właśnie od tej strony frontendowej, troszeczkę od końca, no bo musimy skądś pozyskać te dane, żeby później móc je przedstawiać, ale właśnie oswajamy się najpierw z tymi możliwościami, w jaki sposób te dane przedstawiać, które wizualizacje najlepiej pasują do danego typu danych, w zależności od tego, co chcemy przedstawić, tak, no i później stopniowo wchodzimy właśnie w te przekształcenia, modelowanie, także robi się coraz ciekawiej z każdym kolejnym krokiem. A powiedz proszę, jakie cechy powinien mieć ten Power BI developer? Świetnie, że pytasz, bo właśnie dzisiaj dostałam wiadomość i przeczytałam bardzo ciekawy artykuł od naszego partnera Eclectica, który właśnie zwraca uwagę na umiejętności również miękkie, które właśnie osoba pracująca w IT dobrze, żeby posiadała. No i mimo to, że jesteśmy w tym świecie IT, tak, i gdzieś tutaj pracujemy na komputerach z oprogramowaniem, to jednak na czoło wybija się komunikacja, tak, bo jednak te raporty, te narzędzia, które tworzymy, przygotowujemy je dla kogoś, więc ważne tutaj są umiejętności trafnego zadawania pytań, tak, dochodzenia do szczegółu, umiejętności ustalania, tak, wymagań od naszych użytkowników, od naszego klienta biznesowego. Druga rzecz, no to mówi się, że język angielski jest tym językiem świata IT. Po części tak, i tutaj jako przykład mogę podać, że w Power BI-u tworzymy miary, tabele, różne obiekty kalkulowane po to, żeby wzbogacać nasze wizualizacje i tutaj używamy języka DAX. I niestety w odróżnieniu od Excela, gdzie jeżeli Excela mamy w języku polskim, tak, to również funkcje są po polsku, typu suma, tak, to tutaj niestety DAX jest wyłącznie po angielsku. Także ten język angielski się jak najbardziej przydaje. Cóż jeszcze? Na pewno umiejętność negocjacji, tak, bo są, wiadomo, priorytety i umiejętnie należy tym czasem swoim zarządzać i ustalać po prostu, co jest w danej chwili najważniejsze. Takie krytyczne podejście, tak, do rozwiązywania problemów, proponowanie różnych rozwiązań, jakieś takie myślenie tak zwane out of the box, tak, poszukiwanie jakichś nowatorskich pomysłów, tak, propozycji, w tym momencie, kiedy oczywiście jakieś standardowe rozwiązania zawodzą. No i praca zespołowa, umiejętność pracy w grupie, bo właśnie coraz częściej w organizacjach tworzone są zespoły deweloperów i tutaj te zadania są przydzielane w różny sposób. Czasami właśnie się dzielimy na tych pracujących jakby na backendzie, tak, z bazami danych, modelujący, tak, dbając o to, żeby mieć ten model danych i ta strona frontendowa, gdzie już z tym modelem, tak, pracujemy dalej, przedstawiamy go na wizualizacjach i tworzymy raporty, dashboardy, kokpity menedżerskie, tak zwane, tak, jakieś aplikacje po to, żeby właśnie użytkownicy mogli sobie te dane wyklikiwać. Czyli jeżeli posiadamy te cechy, które wspomniałaś, to możemy myśleć o tej karierze właśnie w Business Intelligence. Tak, jak najbardziej. Ja tu świadomie właśnie nie powiedziałam o wykształceniu, bo Business Intelligence to jest taki obszar, gdzie właśnie stosunkowo są niskie bariery wejścia do świata IT.
I tutaj nawet na korzyść naszą działa to, jeżeli mamy jakieś doświadczenie inne z branży, tak? Bo mamy to podejście od strony biznesu, tak? Rozumiemy te potrzeby biznesu, a teraz możemy właśnie dołożyć do tego umiejętności techniczne, no i tworzyć niesamowite rozwiązania, które gdzieś przyspieszą pracę w organizacji, przyspieszą podejmowanie decyzji, tak? Pomogą lepiej zarządzać w organizacji. No i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcą się przebranżowić. A powiedz, z jakich branż w takim razie najłatwiej nam będzie tutaj wejść do tego BI-a? Jakie będą cenne z perspektywy business intelligence? Sprzedaż, finanse, ale również marketing, produkcja, ubezpieczenia. Tutaj naprawdę są nieskończone możliwości, tak? Bo później możemy właśnie trafić do zespołu i być dedykowani jakiemuś obszarowi, z którego jesteśmy dobrzy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy poznali nowy obszar, a często też modele danych, które stanowią podwaliny naszych raportów, no to są po prostu połączeniem informacji z różnych działów, tak? Zestawiamy gdzieś właśnie, nie chcemy widzieć wyłącznie danych sprzedażowych, ale chcemy to zestawić na przykład z kosztami produkcji, tak? Także tu już mamy dane o produkcji po to, żeby pokazywać też właśnie zyskowność, eksplorować, tak, na których rynkach czy które grupy produktowe przynoszą nam najwięcej korzyści, na czym warto się koncentrować, a na czym nie. Dodatkowo, tak, wzbogacamy nasze raporty na przykład o mierzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych, tak? Także tu w kolejny obszar marketing, tak, robimy jakieś działania promocyjne i później mierzymy skuteczność tych naszych kampanii. Czyli nasze doświadczenie z poprzedniej branży będzie bardzo cenne, rozumiem, jak tutaj chcieli przejść właśnie do tej business intelligence. No właśnie, a byś mogła powiedzieć, gdzie w ogóle pracują specjaliści business intelligence? Czy to jest tylko jakiś taki dział IT, czy w ogóle w jakichś innych działach możemy pracować, w korporacjach, czy raczej, nie wiem, w software house'ach, jak to wygląda? Różnie. Jak to się mówi w IT, it depends, ale to jest właśnie świetne, że nic nie stoi na przeszkodzie. Bywa, że organizacje nie tworzą właśnie typowo zespołów takich BI-owych, tylko pozyskują specjalistów z zewnątrz w ramach tak zwanego outsourcingu. Także możemy być na przykład zatrudnieni przez organizację jako tak zwani konsultanci i pracować na różnych projektach i mieć po prostu przez kilka tygodni, miesięcy styczność z jakąś wybraną firmą, przeanalizować u nich procesy, tak, zaproponować i wdrażać rozwiązania, no i później oczywiście oferować jakieś wsparcie powdrożeniowe, szkolenia, tak? Albo pracujemy w konkretnej organizacji i tutaj też już od razu mogę zaznaczyć, bo też miałam takie doświadczenie, nie tylko korporacje, nie tylko duże firmy, ale coraz bardziej firmy nawet rodzinne, gdzieś tam funkcjonujące w ramach nawet jednego obszaru województwa, już też w coraz większym stopniu wdrażają te narzędzia business intelligence, po prostu widzą z tego korzyść, tak, że w danym momencie jak mają potrzebę, tak, łączę się, czy wchodzę na stronę, wyświetlam ten raport, mam informacje, tak, i mogę iść na spotkanie, negocjacje, mogę tak wykorzystywać te informacje na bieżąco, nie muszę spędzać kilku godzin, tak, żeby je sobie w jakiś sposób obrobić, przygotować. Czyli z tego, co mówisz, to jest bardzo ważne dla biznesu, rozumiem, to, co robi business intelligence specialist, tak, czy tam BI developer. Dokładnie, no tak jak już wspomniałam, niska jakość to wysokie koszty tych danych, także deweloperzy czy w ogóle specjaliści Power BI można powiedzieć, że są w cenie. No a jakie dane możemy wyciągnąć, jakich możemy się informacji na przykład dowiedzieć z takiego raportu? No to na przykład, tak, jak to, co już też wspomniałam, jak nam idzie, jeżeli chodzi o sprzedaż, tak? Na ile jesteśmy skuteczni na danym rynku, ale może potrzebujemy to zobaczyć w jakiejś innej granulacji, w innym zestawieniu. Na przykład mamy menadżerów, którzy mają pod sobą grupy pracowników, tak? I oni też jest jakiś system oceniania, motywowania tych pracowników. No to mam podgląd, któremu idzie lepiej, któremu idzie gorzej, kto być może gdzieś tam potrzebuje wsparcia, a z drugiej strony być może właśnie ma za duże portfolio i nie jest w stanie jakby zaopiekować się skutecznie wszystkimi naszymi produktami. Co jeszcze? Możemy eksplorować, tak, odkrywać trendy w naszych danych. Jeżeli mamy dostęp do jakichś informacji z zewnątrz, tak, to możemy się porównywać do konkurencji, widzieć, tak, jak nam idzie na tle rynku. Jeżeli dostajemy takie informacje makroekonomiczne, tak, że nie wiem, na rynku ogółem jest wzrost, a my spadamy, no to już jest jakiś sygnał alarmowy, że coś się dzieje. Możemy, tak, gdzieś w naszych obliczeniach również uwzględniać sezonowość sprzedaży, tak, czyli wiemy, że w danym okresie, tak, to jest tak zwany martwy sezon i nie możemy sobie nadawać aż takich wysokich celów na ten czas.
I także dzięki temu też coraz skuteczniej organizacje planują, czy to właśnie produkcję, czy sprzedaż, tak? Coraz te budżety, czy prognozy są coraz bardziej trafne. Mm-hmm. No to powiedz, Asiu, w takim razie myślę, że coś, co nas najbardziej będzie interesowało, czyli czy jest zapotrzebowanie na takich specjalistów na rynku, czy jeżeli na przykład zrobimy kurs, przyłożymy się do niego, stworzymy swoje portfolio, to czy będziemy musieli się martwić, czy znajdziemy sobie pracę? Absolutnie nie musimy się martwić i też do BI blisko jest AI, czyli sztucznej inteligencji, i tutaj również Was mogę spokojnie uspokoić. Tak? No, sztuczna inteligencja, czy jej dział uczenie maszynowe, jak najbardziej wspiera nasz obszar business intelligence. Tak? Często w zespołach też są zatrudniani data scientyści, którzy już tak typowo specjalizują się w jakimś języku programowania. Popularny jest Python. I gdzieś tutaj budują modele predykcyjne, wzbogacają te nasze raporty właśnie o to, że możemy wyświetlać te prognozy, tak, czy jakieś porównania na podstawie danych historycznych. No i ta sztuczna inteligencja też jest obecna w Power BI-u. Jak ktoś zna Power Query z Excela, to tam jest jedno z takich przekształceń, dodawanie kolumny z przykładów, to jest oparte na sztucznej inteligencji, ale mamy też różne funkcjonalności, gdzie możemy zadawać pytania. Tutaj również kłania się znajomość języka angielskiego, bo tylko w tym języku i na razie częściowo po hiszpańsku jest to wspierane. Także możemy po prostu na szybko połączyć się z naszym zestawem danych i zadać jakieś pytanie i w szybki sposób odkryć w ogóle, z czym mamy do czynienia, co te dane prezentują. Dzięki temu szybciej nam też możemy się zorientować. Mm-hmm. Okej, okay, czyli jakby tutaj nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i jak najbardziej ci specjaliści będą potrzebni. No dobrze, Asiu, to czy mogłabyś w takim razie jeszcze pokazać nam może, jak wygląda taki raport w Power BI-u? Tak, jak najbardziej. Żebyście mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jak najbardziej, mam przygotowane przykłady, to już zaraz udostępnię. Cały ekran. Cały ekran. Mam nadzieję, że widać. Zanim właśnie przejdziemy do przykładów, to tylko chciałam pokazać. Jest taka strona No Fluff Jobs. Ona się wyróżnia tym, że właśnie oferty publikowane są z widełkami wynagrodzeń. I żeby tutaj Wam pokazać, jak to wygląda dla Business Intelligence. Tak, to takie są stawki, to są dane na podstawie ogłoszeń z ostatnich 12 miesięcy. Mhm. Także myślę, że całkiem zachęcająco to wygląda. Całkiem zachęcająco to wygląda, dokładnie. Okej, okay, to tyle chciałam pokazać i teraz przejdźmy może sobie do takich demonstracji. Więc to jest już raport opublikowany w usłudze Power BI, czyli taki udostępniony naszym użytkownikom. Tak? I tutaj na co chcę zwrócić uwagę, że mamy niesamowite możliwości takiej interakcji, interaktywności dla użytkownika. Tak? Mamy jakieś filtry, dzięki czemu tak użytkownik może sobie w szybki sposób dane przefiltrować. Jest coraz więcej tych funkcjonalności, jeżeli chodzi właśnie o przechodzenie między stronami. Tutaj widzicie po lewej stronie panel stron, tak, gdzie można się przeklikiwać, ale można też po prostu dodać przycisk i po prostu przełączać się poprzez naciśnięcie, czy przechodzić między stronami, poszczególnymi stronami. Wizualizacje tutaj również jest bardzo, bardzo szerokie możliwości daje nam Power BI. Również coraz więcej pojawia się takich wizualizacji niestandardowych. Warto używać tych wspieranych przez Microsoft, certyfikowanych. Natomiast też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to również takie bardziej zaawansowane można tworzyć. Ponieważ mamy ograniczone miejsce na takiej stronie raportu, no to właśnie można stworzyć przyciski lub jakieś ikonki i dane miejsce możemy zagospodarować tak, że ktoś woli wyświetlać informacje w tabeli, ktoś inny woli w formie wykresu. Jak najbardziej można to zmieścić w jednym miejscu. Co więcej, też w zeszłym roku pojawiła się taka funkcjonalność, że możemy dodać tak zwane parametry pola i dzięki temu według różnych kryteriów gdzieś te wizualizacje możemy też przełączać się pomiędzy różnymi, można powiedzieć, widokami.
Także bardzo ciekawe. Dodatkowo możemy zaszyć na takiej stronie raportu jakieś dodatkowe informacje i tutaj przykładowo jest coś takiego, widzimy ikonkę informacji i po najechaniu akurat w tym przypadku jest przygotowane objaśnienie miar, które występują na raporcie. Tak? Czyli ktoś wchodzi na raport, nie jest pewny, co to znaczy GP, tak? To może sobie wyświetlić, aha, gross profit, dobra. I jeszcze takie wyjaśnienie, w jaki sposób ten gross profit został wyliczony. Także albo się przyłączamy w ten sposób, albo możemy używać do tego przycisków. Co więcej, tak? Za każdym razem, jak użytkownik wchodzi na taki raport, to nie musi wyklikiwać tego, żeby dostać się do tych informacji, które go interesują. Jeżeli na przykład, nie wiem, łączy się z Niemiec i interesują go wyniki tylko dla Niemiec, tak, to może sobie zapisać tak zwaną zakładkę, czyli dany widok, tak, i w tym momencie Germany, ustawić go jako domyślny. I wtedy następnym razem, jak wejdzie na ten raport, to od razu będzie miał przefiltrowane właśnie dane tylko dla Niemiec. Jak widzicie, tutaj jest wiele wizualizacji wbudowanych w Power BI, które dokładnie odzwierciedlają te dostępne w Excelu. Co więcej, też z miłą chęcią Wam pokażę, bo od zeszłego miesiąca, dokładnie od 15 marca, sposób tworzenia wizualizacji przeszedł niesamowitą rewolucję w Power BI desktopie i coraz bardziej przypomina to właśnie tworzenie wizualizacji w Excelu. Także jeżeli ktoś miał do czynienia wcześniej z Excelem, tym łatwiej będzie mu przejść i nauczyć się tego narzędzia. I w tych wizualizacjach możemy też zaszyć różne funkcjonalności, na przykład właśnie tutaj mamy dane według kwartałów pokazane, ale powiedzmy, chcę wyświetlić sobie tylko ten kwartał drugi i mamy takie funkcjonalności, że mogę zejść do właśnie takiego poziomu. Tak, i widzę tylko te 3 miesiące, które były objęte w tym kwartale drugim. To jest akurat wykres waterfall, myślę, że też znany dla użytkowników Excela. Co więcej, tak, możemy sobie przedstawiać jakieś nasze top produkty, tu jest przykład wykresu Pareto, tak, i możemy wyróżnić sobie te nasze 80% lub jakikolwiek procent w zależności od ustaleń, tak, danych produktów czy pracowników, tak, czy rynków, które gdzieś tam nam generują w tym przykładzie najwyższą sprzedaż. No i oprócz tych standardowych, właśnie takie niestandardowe wizualizacje, tak, gdzieś możemy użyć takiego scrollera, możemy wyświetlać również ikonki, tak, jak reprezentujące dany kraj. No i zobaczcie też, że właśnie taką po lewej stronie, można powiedzieć zwykłą tabelę, też można wzbogacić i pokazać po prostu, jak idzie sprzedaż w danym kraju i jeżeli na przykład cel został zrealizowany, no to też można to wyróżnić w jakiś sposób. Także mnóstwo możliwości i właśnie jeśli mogę, to jeszcze chwileczkę zabiorę i pokażę. Może najpierw tutaj. I to jest właśnie ten raport otwarty w narzędziu Power BI Desktop, którego obsługi uczymy od pierwszych zajęć. Tak, i po przygotowaniu takiego raportu właśnie publikujemy go w usłudze Power BI. A co ja tutaj chciałam pokazać? To jak szybko teraz możliwe jest tworzenie wizualizacji. Generalnie najważniejszą zasadą jest przeciąganie naszych atrybutów, obiektów, miar na tak zwany obszar kanwy raportu i zobaczcie, co jest teraz możliwe od ostatnich tygodni. Wybieram miarę standardowo, pokazuje się taka wizualizacja karty, dobiorę sobie inną miarę, już się zmienia nam ten wykres. Wybiorę sobie jakiś, tak, nazwę sklepu i proszę bardzo, te wykresy nam się dynamicznie zmieniają. Dlaczego? Bo jest taka funkcja sugerowania typów wykresów, ale jeżeli nie chcemy z niej korzystać, to również możemy ją wyłączyć i sobie po prostu w takim panelu po prawej stronie wybrać, zmienić ten wykres na inny. Co więcej, jak tutaj zobaczyliście, jest też przycisk formatowania, także to bardzo teraz przypomina tego Excela. Jeżeli chcemy jakieś inne, niestandardowe tutaj formatowanie zastosować, klikamy więcej opcji i wyświetla nam się taki panel formatowania. I może jeszcze tą
inteligentną, sztuczną inteligencję pokażę na przykładzie. Tak szybciutko Q&A, tak, zadaj pytanie. Total sales, to my tutaj mamy by country. Tak, czyli wyświetl mi sprzedaż według krajów. Tutaj sobie popatrzyłam, jakie dane mam. I domyślnie też podpowiada jakiś wykres, ale nie ma to znaczenia, bo możemy też wymusić jakiś inny pie chart, czyli wykres kołowy. I też możemy sobie na szybko wyświetlić, podsumować te nasze dane. Już wiemy, z czym mniej więcej mamy do czynienia. Także wiele różnych możliwości. Ja w tym momencie już przestanę udostępniać. Tego wszystkiego uczymy w pierwszym module. Jest lekcja poświęcona wizualizacjom. Także jak najbardziej demonstrujemy to wszystko. Te wszystkie możliwości, jak to zbudować. To aż w ogóle wygląda bardzo fascynująco moim zdaniem, że faktycznie aż takie dane jesteśmy w stanie wyciągnąć, tak szybko pokazać, wizualizować. To też jest super. Przejdźmy teraz do pytań z czatu, ale jeszcze tylko chciałam, żebyś powiedziała nam przed tym, w ogóle czy coś musimy umieć, zanim przyjdziemy na kurs, bo też jest ważna informacja, czy to jest tak zupełnie od zera, czy coś tam warto jednak przed tym umieć. Dokładnie, no zaczynamy od podstaw, także nie martwcie się, nie miejcie obaw, lekcje są też nagrywane, można sobie do tych materiałów wrócić w każdym czasie, także to też jest duże ułatwienie na spokojnie. Natomiast z drugiej strony pomaga i na pewno będzie Wam łatwiej, jeżeli właśnie chociażby tak korzystaliście czy korzystacie z Excela, kojarzycie, co to są tabele przestawne, tak budowaliście wizualizację, no to tutaj o wiele szybciej będzie Wam się odnaleźć. Język angielski też się przyda, my raczej tutaj jak prowadzimy zajęcia, mam na myśli siebie i kolegów, mentorów, to mamy ustawiony język angielski. Interfejs można sobie zmienić na polski, no ale tak jak wspomniałam, jak już będziemy na etapie DAX-a, to już tutaj trzeba te angielskie funkcje znać. Ale kurs jest w języku polskim, ten, o którym mówimy, więc jak materiały, wszystko jest w języku polskim, natomiast sam program, tak, sam Power BI jest tutaj już obsługiwany bardziej w języku angielskim. Dokładnie. No, jakby można się przełączyć, jak komu wygodnie. Też no, nie róbmy sobie pod górkę za bardzo. Jeżeli nie znamy angielskiego i tego narzędzia, no to można sobie oczywiście po polsku po prostu na początku wyświetlać, a z czasem po prostu się z tą nomenklaturą oswajać i już później będzie o wiele łatwiej. Mamy takie Asiu pytanie od Witka na czacie. Czy jako taki analityk korzystamy tylko z Power BI i dane mamy gotowe, a musimy tylko w odpowiedni sposób stworzyć ten raport? Czy takie dane też musimy w jakiś sposób sami pozyskać? Jasne. Moja ulubiona odpowiedź, it depends. Także to zależy od organizacji, od tego, w jaki sposób zespół jest zorganizowany. Przepraszam. Bywa tak, że jest takie rozdzielenie, działa osobno zespół tak zwany ETL, tak? Extract Transform Load, czyli taki właśnie odpowiedzialny za to, żeby te informacje z systemów transakcyjnych, aplikacji, tak, z różnych źródeł zostały w pewien sposób przygotowane i zasilone właśnie na przykład do hurtowni danych i wtedy my się łączymy na przykład bezpośrednio z tą hurtownią, tak, bądź jakby tworzymy dodatkową taką warstwę semantyczną, model danych, ale na podstawie właśnie danych zawartych w hurtowni, może łączymy sobie dane z różnych tabel w jakiś widok. Także bywa to różnie, ale też właśnie czasem przydaje się ta znajomość, tak, SQL-a, bo bardzo często właśnie mamy do czynienia z najbardziej popularne są właśnie bazy danych i tutaj Microsoft SQL Server. Także chociażby dla takiej eksploracji, chociażby dlatego, że już po opublikowaniu raportu może się zdarzyć, że użytkownik wróci z pytaniem, tak, że dlaczego jest taka wartość, a nie inna i żebyśmy to sprawdzili, no to bywa też tak, że właśnie weryfikujemy, czy w źródle te informacje są spójne z raportem, czy właśnie może na raporcie, nie wiem, zaznaczyliśmy jakiś filtr, tak, gdzieś zawęziliśmy dane w jakiś sposób i dlatego coś się nie zgadza. Asiu, a jeżeli chodzi o kurs Business Intelligence, w którym w języku polskim, poznajemy Power BI-a, poznajemy DAX-a, o którym wspomniałaś, tak. Czy jeszcze jakieś inne programy, narzędzia tutaj poznajemy w trakcie kursu?
tak jak gdzieś tam rzuciłam takie zdanie, że społeczność, jeżeli chodzi o Power BI, jest no, niesamowita. Ludzie tworzą, również piszą programy, które mogą funkcjonować jako takie narzędzia zewnętrzne. Część z nich jest dostępna za darmo, także też poznajemy takie, przykład takiego zewnętrznego narzędzia, które gdzieś tam nam może wesprzeć naszą pracę codzienną z Power BI Desktop. Na kursie uczymy się też analizy takiej technicznej, uczymy się o tym, jak ważne jest sporządzanie dokumentacji, tak, czy projektowanie takiego raportu, tworzenie takiej makiety i zrozumienie architektury właśnie, w jaki sposób te dane przepływają, skąd się biorą, jak często są zasilane, tak, bo to też jest ważne, bo czasami na raporcie po prostu wyświetlamy informacje z jakimś dwudniowym wyprzedzeniem, przepraszam, opóźnieniem, nie wyprzedzeniem, także różnie to bywa. No i uczymy się również, ostatni moduł jest poświęcony usłudze Power BI między innymi, tak, ale też o takich kwestiach tak zwanego bezpieczeństwa, bo usługa Power BI jest osadzona w Azure, to też jest Microsoftowa usługa. No i Microsoft odpowiada za bezpieczeństwo, także póki osoba o odpowiednich uprawnieniach nie udostępni raportu komuś innemu, no to nie ma takich możliwości, żeby ktoś gdzieś tam się dostał. Natomiast na samym raporcie też możemy używać różnych zabezpieczeń, tak zwanych zabezpieczeń wiersza lub obiektu, tak? Czyli na przykład właśnie menadżer widzi wyniki wszystkich podległych sobie pracowników, ale już ten jeden pracownik, jak wejdzie do tego samego raportu, dokładnie na tę samą stronę, będzie widział już tylko swoje wyniki przefiltrowane. Super. Asiu, kurs nastawiony jest na praktykę, więc też tutaj chciałam podpytać, bo domyślam się, że portfolio jest tutaj bardzo ważne w tej branży, w tej dziedzinie. Czy te projekty, które tworzymy właśnie w trakcie kursu, możemy tu takiego swojego portfolio użyć, wykorzystać, pokazać pracodawcy? Jasne, jak najbardziej. I właśnie super jest to, że mimo że zaczynamy od podstaw, to pierwszy moduł tak naprawdę kończymy przygotowaniem takiego pierwszego raportu, który już można właśnie wykorzystać w swoim portfolio, także wszystkie nasze podpowiedzi, tak, możecie wykorzystywać i zaskoczyć rekruterów i być może przyszłych menadżerów, tak, umiejętnościami. No i później w trakcie trwania kolejne moduły również się kończą przygotowywaniem kolejnych raportów, także Jasne. Sporo tego. Plus to, o czym wspomniałaś, jesteśmy dostępni na konsultacjach, także jeżeli samodzielnie gdzieś tak będziecie tworzyli swoje własne raporty, będziecie chcieli jeszcze bardziej wzbogacić to portfolio, to jesteśmy dostępni, jeżeli będziecie się borykali z jakimiś kłopotami, wyzwaniami, bądź po prostu będziecie chcieli uzyskać taką rzetelną ocenę, no to śmiało się zgłaszajcie. Super, Asiu, ja teraz jeszcze udostępnię informacje o kursie, w takim razie pokażę Wam, jak to u nas wszystko w szkole wygląda i zaraz jeszcze wrócimy do czatu, więc jeżeli jakiekolwiek pytania są na czacie, to śmiało piszcie, będziemy wszystkie oczywiście czytać. Pokażę Wam w tej chwili informacje o bootcampie Business Intelligence i tutaj mówimy o bootcampie w języku polskim, ponieważ mamy również bootcamp w języku angielskim, natomiast tutaj dzisiaj mówimy o tym w języku polskim. Tak jak widzicie, taki bootcamp trwa 12 tygodni i podczas 12 tygodni uczycie się pod okiem mentora czy mentorki, tak jak Asię dzisiaj poznaliście, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny macie zajęcia grupowe. W takiej grupie jest maksymalnie 16 osób i tą grupą się wspólnie uczycie, a oprócz tego macie możliwość w każdym tygodniu skorzystać z konsultacji indywidualnej, takiej jeden na jeden, więc możecie na przykład umówić się z Asią czy z jakimś innym mentorem taką konsultację, no i oczywiście przerobić takie zagadnienia, które są dla Was ważne, których nie rozumieliście na zajęciach, cokolwiek potrzebujecie, macie mentora do swojej dyspozycji. Najbliższa tutaj edycja kursu rusza 24 kwietnia i do tej edycji można jeszcze dołączyć, jeżeli ktoś z Was się zdecyduje i zainteresowany jest tym tematem. I tutaj na górze macie taki czerwony przycisk, na zielonym pasku macie czerwony przycisk sprawdź szczegóły i ten przycisk, jak sobie klikniecie, przeniesie Was konkretnie na stronę tego kursu i na stronie kursu właśnie Business Intelligence macie możliwość pobrać sobie zakres tego kursu, do czego Was oczywiście zachęcam, żebyście sobie zobaczyli, czego w ramach kursu się nauczycie, jakie zagadnienia będą na kursie poruszane, jak to dokładnie będzie wszystko wyglądać. I również tam na tej stronie macie możliwość pobrać sobie bezpłatną lekcję próbną. I do tego też Was bardzo zachęcam, no bo żebyście też wiedzieli, że to jest dla Was, że Wam się to podoba. Oglądając taką bezpłatną lekcję, macie możliwość posłuchać mentora, zobaczyć, czy to jest dla Was ciekawy temat, czy Was to nie nudzi, żebyście podjęli faktycznie taką decyzję już, żebyście byli pewni, że to jest kierunek, w którym chcecie się tutaj rozwijać.
Kurs jest nastawiony na praktykę, czyli tak jak powiedziała tutaj Asia wcześniej, robicie swoje projekty, swoje raporty, które później pokazujecie pracodawcy. Więc to jest też ogromna wartość, że takie portfolio macie sprawdzone przez praktyków, przez mentorów, którzy no mają już ogromne doświadczenie w tej branży, pracują już dobrych kilka lat, więc też macie takie portfolio sprawdzone i możecie faktycznie nim się pochwalić. To, co otrzymujecie w ramach kursu, to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, indywidualne konsultacje. Macie również praktyczne zadania, które tutaj jakby możecie potem wykorzystać do swojego portfolio. 100% online całość się odbywa, czyli nie rezygnujecie ze szkoły, z pracy, skądkolwiek, żeby móc wziąć udział w takim kursie. Zajęcia na żywo te po półtorej godziny, dwa razy w tygodniu odbywają się w takich godzinach popołudniowo-wieczornych, czyli pomiędzy 17 a 21 rozpoczynają się takie zajęcia, więc też tutaj po pracy macie możliwość usiąść na spokojnie, zacząć uczyć się tych nowych rzeczy. Macie doświadczonych mentorów do swojej dyspozycji, więc jest to dla Was tak naprawdę takie mocne przygotowanie do zawodu tego junior Power BI dewelopera czy Power BI dewelopera. Uczycie się tego wszystkiego, co jest Wam potrzebne, niezbędne do tego, żeby zacząć taką pracę. Również w ramach naszych kursów macie kurs języka angielskiego w IT. Tutaj też Asia podkreślała kilka razy, że ten język angielski jest ważny, dlatego też chcemy taki kurs Wam tutaj w pakiecie zaoferować, żebyście mogli słownictwo technologiczne również przyswoić w ramach tego kursu, żebyście już potem wiedzieli, o czym jest mowa w pracy, jak już zaczniecie sobie pracować. Pokażę Wam też tutaj, jak wygląda nasza platforma. Wygląda w ten sposób dokładnie, jak teraz widzicie na ekranie. I to jest nasza autorska platforma i na tej platformie macie materiały szkoleniowe, które są w języku polskim. Dołączacie tutaj do lekcji na żywo i do konsultacji. Tutaj macie również czat, macie czat grupowy, więc macie też tą społeczność osób, które tak jak Wy się uczą tego Power BI-a, więc też wspólnie się radzicie, tutaj konsultujecie pewne kwestie i macie również czat indywidualny z mentorem czy z mentorką, więc też możecie w każdej chwili do mentora, do mentorki napisać, zapytać o coś. Tutaj oglądacie również nagrania z zajęć. To jest też ważna informacja, że zajęcia są nagrywane, także nawet jeżeli nie możecie być na nich na żywo, to macie możliwość obejrzeć je w dowolnym terminie, sobie takie nagranie obejrzeć. Natomiast oczywiście polecamy, żebyście byli na żywo, żebyście słuchali mentorów, zadawali pytania, aktywnie uczestniczyli. Natomiast jeżeli nie możecie na nich być, to macie możliwość obejrzeć sobie takie nagranie. I również konsultację indywidualną też możecie sobie spokojnie takie nagranie z tej konsultacji uzyskać, więc jeżeli chcecie, żeby to było nagrane, to jak najbardziej potem możecie sobie wrócić do takiej konsultacji, posłuchać, co mentor dokładnie mówił, co tłumaczył, jeszcze raz posłuchać, więc to dla Was jest taką dodatkowym plusem, myślę, kiedy się uczymy tych nowych rzeczy. Tutaj wysyłacie również poprzez platformę zadania do sprawdzenia przez mentora czy mentorkę. I też, tak jak powiedziałam wcześniej, macie też wsparcie w rekrutacji od nas i w cenie kursu macie dwa fajne warsztaty. Jeden warsztat to jest warsztat tworzenia CV i profilu na LinkedInie, więc uczycie się tego, jak tutaj stworzyć takie dokumenty, żebyście byli jak bardziej tutaj widoczni dla rekruterów, dla pracodawców. Również macie warsztaty efektywnego poszukiwania pracy, czyli też uczycie się, jak i gdzie szukać teraz pracy, żeby to było jak najbardziej efektywne i żebyście jak najszybciej taką pracę po kursie znaleźli. I macie również możliwość być przekazanym do jednych z naszych 26 firm partnerskich, które poszukują wśród naszych absolwentów swoich pracowników, więc też tutaj, jeżeli firma zgłasza do nas takie zapotrzebowanie, to my oczywiście z radością naszych absolwentów polecamy do tej pierwszej pracy, więc też macie taką szansę być przekazanym, pokazanym właśnie różnym pracodawcom, a to są naprawdę fajne, spore firmy, nasi partnerzy, więc też polecam sobie te firmy zobaczyć u nas na stronie. Co jeszcze ważne, jak przejdziecie sobie przez ten przycisk sprawdź szczegóły, to wyskoczy Wam taka ikonka słuchawki. Tam macie możliwość zostawić kontakt do siebie dla naszych doradców kariery. Wtedy odzwonią do Was nasi doradcy kariery i oni bezpłatnie porozmawiają z Wami, przeanalizują Waszą karierę, to co robiliście wcześniej w poprzedniej pracy i doradzą Wam, czy to jest kurs dla Was, czy może inny kurs będzie dla Was bardziej odpowiedni, więc polecam Wam bardzo ten kontakt z doradcami i również tutaj jak będziecie rozmawiali z takim doradcą, to koniecznie zapytajcie o kwestię dofinansowania kursu, ponieważ nie zawsze trzeba go finansować z własnej kieszeni, macie kilka opcji finansowania kursu, więc być może z którejś z tych opcji możecie skorzystać, więc koniecznie o to też naszych doradców pytajcie, bo to są po prostu eksperci od tego, oni się jak najbardziej tutaj na tym znają. Ja Wam tutaj też rzucę link do takiej bezpłatnej konsultacji, jeżeli ktoś będzie chciał się taką konsultację umówić, to pod tym linkiem też można zostawić dane i właśnie doradcy oddzwonią. Też Wam tutaj wrzucę oczywiście link do naszych przeszłych webinarów, czyli do webinarów, które już się odbyły, ponieważ tam wśród tych webinarów są lekcje próbne, też bezpłatne lekcje próbne, więc polecam Wam, żebyście sobie obejrzeli takie webinary, ponieważ też no, warto, żebyście byli już pewni, kiedy decydujecie się na taki kurs, ponieważ nasze kursy cechują się tym, że są bardzo intensywne, także faktycznie tutaj trzeba już poświęcić troszkę czasu, zacząć się uczyć tych nowych umiejętności, ale warto, bo faktycznie później to przynosi bardzo fajne efekty i nasi absolwenci z sukcesem sobie radzą na rynku pracy, znajdują pracę. I tutaj też dla Was wyślę właśnie link do historii naszych absolwentów, więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje dawkę motywacji i zastanawia się, czy na pewno
potem można znaleźć pracę, czy dam radę, czy można potem sobie na tym rynku poradzić, to też macie link do historii absolwentów i możecie sobie tam po prostu poczytać o tym, jak nasi absolwenci też fajnie na tym rynku sobie radzą. Kurs też kończy się certyfikatem i to, co powiedzieliśmy wcześniej, kurs jest od zera, także zaczynacie od samego początku, nic nie musicie umieć, siadacie przy komputerze, uczycie się od samego początku wszystkich umiejętności, kończycie kurs certyfikatem i tutaj było, Asiu, pytanie o to, czy jest egzamin na koniec, czy kurs się kończy egzaminem, czy mogłabyś powiedzieć, czy jest jakiś egzamin? Egzaminu nie ma, każdy moduł, jest ich 5, kończy się po prostu case study, najczęściej jest to przygotowanie raportu. Super i też tutaj jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, jeżeli będziecie rozważali kurs, to mamy taką dodatkową opcję, która nazywa się program Praca w IT i też tutaj macie możliwość sobie dokupić ten program, bo to jest dodatkowo płatna rzecz do swojego kursu i w ramach tego kursu macie indywidualną konsultację Waszego CV, profilu na LinkedInie, taki indywidualny audyt, macie symulację rozmowy miękkiej, rozmowy rekruterskiej, takiej rozmowy kwalifikacyjnej, 2 spotkania również z rekruterką, gdzie przygotowujecie się do tych rozmów rekrutacyjnych, macie symulację techniczną, rozmowy kwalifikacyjnej również, czyli przechodzicie już tutaj przez wszystkie kwestie techniczne, przez pytania techniczne, które się mogą na rekrutacji pojawić. Macie również raz w tygodniu, otrzymujecie od nas dedykowane oferty pracy, więc też macie takiego maila, z którym macie informacje, zebrane oferty do kupy, na które polecamy Wam po prostu aplikować. Macie również szansę być przekazanych do jednej z naszych 26 firm partnerskich na takiej samej zasadzie jak tutaj przy bezpłatnym wsparciu, czyli jeżeli firma zgłosi zapotrzebowanie, to też macie możliwość być przekazanym do takiej firmy. I również przez 3 miesiące macie wsparcie doradcy, więc macie go do swojej dyspozycji, możecie o wszelkie kwestie przekonsultować, zapytać, spotkać się z doradcą, porozmawiać, wszystko co w zakresie Waszej kariery Was interesuje, to tutaj też macie w ramach tego wsparcia programu Praca w IT. Myślę, że już chyba wszystko powiedziałam, jeżeli chodzi o kurs. Co jest najważniejsze dla Was? Macie mentorów, praktyków, do swojej dyspozycji są to osoby, które pracują same na takim stanowisku jak Power BI Developer czy BI Developer, więc uczycie się najlepszych praktyk, uczycie się już na błędach naszych mentorów, które kiedyś tam popełniali, więc w tej chwili Wy już możecie tych błędów uniknąć. Kurs nastawiony jest na praktykę, więc poznajecie wszystkie niezbędne narzędzia, które są potrzebne, żeby rozpocząć pracę jako Power BI Developer, więc przygotowujecie też swoje portfolio, no, które jest niezbędne, żeby znaleźć pracę, bo bez tego to rzeczywiście jest ciężko, więc takie portfolio sobie na kursie przygotowujecie. Myślę, że to jest dla Was taką największą wartością. No i ten mentor do Waszej dyspozycji. Ale było też takie pytanie tutaj, Asiu, co wyróżnia kurs Future Colors od innych dostępnych tego typu kursów? To z Twojej perspektywy, jakbyś mogła powiedzieć, z perspektywy eksperta po prostu. Jasne. Przede wszystkim to, że jest nas kilkoro, jest nas kilku mentorów, więc macie okazję skorzystać z doświadczenia więcej niż jednej osoby. No, wiele rzeczy tutaj już wybrzmiało, powiedziałaś, ale też powtórzę poniekąd, tak? Czyli lekcje na żywo, każda lekcja na żywo, tak? To nie jest tak, że kurs jest nagrany i tylko, nie wiem, raz w tygodniu jest dostępny mentor i to dla wszystkich. Nie, macie możliwość na bieżąco właśnie zadawać pytania. Konsultacje, to jest coś niesamowitego, także jeżeli jesteście ambitni, macie czas, tak? I chcecie drążyć, chcecie dowiadywać się więcej, no to jesteśmy dla Was dostępni, tak? I tutaj możemy rozmawiać nie tylko koniecznie o tym akurat module, w którym się znajdujecie, tak? Ale właśnie, jeżeli chcecie wzbogacić swoją wiedzę, to śmiało się umawiajcie. No i to, że jesteśmy na bieżąco, tak? To co już tutaj też pokazałam, takie demo, tak? Jeżeli wchodzą jakiekolwiek nowości, my jesteśmy praktykami, tak? My też mamy do tego dostęp, pracujemy z tym na co dzień, także jeżeli tylko jakaś fajna funkcjonalność przydatna również mogłaby być dla Was, to też gdzieś tam między wierszami wam takie tip from the pro sprzedajemy. No myślałaś, że powiedziałaś już te wszystkie plusy tak naprawdę, które tutaj przy tym kursie są. Jeszcze było pytanie od Weroniki, gdzie jest zebrana ta społeczność, prawda, jeżeli chodzi o Power BI, czy to jest GitHub, czy co to jest za miejsce, gdzie można... Jasne. To tak, to co miałam na myśli, to jest strona community.powerbi.com, sobie mogę wkleić na czat. O co tutaj chodzi? No, ludzie po prostu tutaj zadają pytania i jeżeli w swojej pracy tak napotkasz na jakąś wątpliwość, nie wiem, pisząc miarę zwątpisz, tak, coś nie będzie dobrze działało, na 90% czy nawet na 95% już ktoś kiedyś z czymś takim się borykał, także jeżeli znasz angielski, można zadać pytanie i tak, czy odnaleźć właśnie w takich Q&A-ach, ale również właśnie chociażby jeżeli chodzi o te wizualizacje niestandardowe, również ludzie po prostu upubliczniają swoje prace, swoje przykłady,
też gdzieś na GitHubach na przykład, tak? Więc można sobie pobrać i można sobie daną wizualizację dostosować do swoich po prostu potrzeb. Super. Ja też Wam tutaj wrzuciłam link na czacie, ponieważ część z Was pisała na początku też, że dopiero się rozeznaje, jeżeli chodzi o IT, więc wrzuciłam Wam tutaj bezpłatny nasz test predyspozycji, link do testu predyspozycji. Jak sobie taki test zrobicie, to on kwalifikuje Was do jednego z czterech obszarów osobowości i na tej podstawie pokazuje Wam, jakie zawody w IT są dla Was. Konkretne zawody Wam tutaj wykaże ten test, więc polecam Wam, jeżeli się jeszcze wahacie, nie wiecie, jaki kierunek wybrać, to warto od takiego testu sobie zacząć, wtedy zrobić też sobie research, jakie zawody tam istnieją, jakie są dla mnie dedykowane i tutaj będzie Wam na pewno łatwiej taką decyzję podjąć. Asiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że z nami dzisiaj byłaś. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj naszą mentorką, że wspierasz naszych kursantów i że też zgodziłaś się dzisiaj z nami być, odpowiadać na te pytania, które dzisiaj padły. Przybliżyliśmy, mam nadzieję, troszeczkę temat tutaj naszym uczestnikom dzisiaj, czym jest ten Power BI, czym w ogóle jest Business Intelligence. Myślę, że brzmi to bardzo fascynująco, więc jeżeli Was to też zaciekawiło, to będzie nam bardzo miło, jeżeli z nami rozpoczniecie swoją przygodę i zaczniecie taki kurs. No i dziękujemy Wam oczywiście za obecność, że też bardzo licznie przyszliście, więc jest nam bardzo miło, że z nami byliście, zadawaliście pytania. I co, będziemy Wam też wdzięczni za ocenę tego webinaru. Po webinarze będą też dla Was takie gwiazdki do oceny, więc będziemy Wam wdzięczni za ocenę. Zawsze nam pomaga nam to po prostu ulepszać te webinary, dzięki temu już wiemy też, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, bo robimy te webinary oczywiście dla Was. Także serdecznie Was pozdrawiamy, dziękujemy i życzymy Wam miłego wieczoru. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia być może na kursie Business Intelligence.